Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z GeoGuessera. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pierwszy się przyjął. Nie, słuchawek nie potrzebuję, bo po co mi słuchawki? Okej, lecimy. Słuchajcie, zagraliśmy sobie ostatnio Daily Challenge. Dzisiaj może zagrajmy sobie Urban World, nie wiem jak to dokładnie wypowiedzieć. Chodzi o miasta. Tego nie graliśmy sobie jakiś czas, więc go, lecimy sobie z challenge'em. To była śmieszna zabudowa. Jakaś taka nietypowa. Czy się dla mnie nietypowa może. AT&T USA bym powiedział. Tu Priusy stoją. Stopek jakiś. Że to wygląda jak jakieś miasto zbudowane w polu, tak strasznie sztucznie. Jakby było budowane, to jacyś konstruktorzy są. Jakby ta część miasta była budowana. Z drugiej strony ta droga świadczy o tym, że było robione to jakiś czas temu. Ale to wszystko wygląda jak miasto w budowie trochę, nie? Ciężko powiedzieć. A, jakieś większe drogi. Dobra, super. No, pachnie USA. Pachnie jak cholera. San Francisco Marina. Small Craft Harbor. Founded by California. Jesteśmy w jakiejś marinie w San Francisco. Bum, 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 bum. Szukajmy. Dajmy sobie większe pole do popisu i szukajmy. San Francisco Marina. Czekajcie, może jeszcze większą mapę zrobimy? Zobaczmy. Alviso. Okej. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz chciałbym spojrzeć. Patrząc w te strony, mamy jakąś zatokę. I wodę mamy. Tak, ale znowu tam widzimy góry, więc. Alcatraz. Więc. San Francis Yacht Club. Marina Boulevard. Takie proste ulice. San Francisco Marina Yacht Harbor. Zajebiście. Być może jesteśmy tu. Punkt startowy. Jakaś ulica. Potrzebuję nazwy ulicy. Capra. Capra. Bay Street. Capra Way. Między skrzyżowaniem na Capra a skrzyżowaniem. Był tu? Ja bym pojechał tam, to jest ta skośna? Jest taka dojeżdżająca, ale też skośna. Patrząc na północ. No to tak, to by się zgadzało, że jestem tu. Pokażcie. 5000 punktów. Wum. Ale poszło. Ale poszło pięknie. No to dobry starcik mamy. Jak 5000 punktów strzeliśmy, to sobie. New Mexico. Nowy Meksyk stan. New Mexico. Dobra. Na razie kliknijmy sobie tu i będziemy szukali dalej. East 40. 40 jest. Zajebiście. Attorney at Law. West i Gallup. Czwarta ulica. Patrzę na północ i mi przelatuje ta droga. No dobra, to jest w takim razie bardziej skomplikowane, bo ja jestem przy dużej drodze. To ona leci, ta autostrada. Mija mi jakieś miasteczko przy autostradzie. Gdyby udało mi się wbić na autostradę? A nie, tam. Tak, wejść na autostradę, spróbuj mi znaleźć zjazd tej autostrady, o, tego bym potrzebował. Dobra, czyli jadąc na wschód, mamy zjazd na Santa Fe, Santa Rosa, Les Cruces, coś tam, Santa Fe, Santa Rosa, szukajmy, 40 i ta trasa.
Santa Fe, Santa Rosa, coś tam, coś tam. Santa Fe, Santa Rosa. Z Hyundai Santa Fe chyba, tak? Coś takiego. Las Vegas tu jest, proszę bardzo. 25 jest na Santa Fe. Ok, czyli tu jest jakby rozjazd 40 i na 25. Ha, a to ci dopiero. Czterdzieści, 25, no jak nic, to jest tu. Patrzę tak. Czy nie widzę gdzieś. To jest jazda na wschód. Wow, byłem po drugiej stronie miasta, okej, okay, ale to dobrze wyszło. 4986. Nieźle nam idzie dzisiaj. B, Belgium, tak? To jest chyba. Dehur, dobra, jesteśmy w Belgii, na to wygląda. Tak, jesteśmy w Belgii. Standard, coś tam. Jakiś parking, dobra. Jesteśmy w Europie, więc powinniśmy trafić na komunikację miejską. Komunikacja miejska ma to do siebie, że zwykle jest napisane z jakiegoś miasta, więc to by nam dużo pomogło. Okej. Okej. Pojedź tu. Możesz pojechać? Polite. Ostwlandren. Ost to jest wschodnie, tak? Nigdy nie wiem. W Landrym to chyba jest taka miejscowość tutaj gdzieś, nie? Nie mają taką miejscowość. Antwerpia, Hansel. A w Landrym to nie jest Flandria po prostu? Jest Walonia i Flandria. Dobra, to niewiele mi mówi. Dobra, szukajmy. Szukajmy. Jesteśmy w Belgii. Tyle wiemy. Tyle wiemy, że jesteśmy w Belgii, ale gdzie jeszcze? To jest pytanie za milion punktów. Jakaś rzeczka to płynie na to? No, nic wyjątkowego, jeżeli chodzi o... O, komunikacjo. Zajebiście, dziękuję ci bardzo. Mhm. Jakaś reklama Spotify'a. Kurde, nie śmiem. Flan. Dobra, pójdźmy tu. To jest jakaś Ostenda. Pójdźmy tu, może mi coś wpadnie jeszcze bardziej w mieście. Loomis, BNP Paribas. Okej. Okay. Neckermann to biuro podróży. Real Estate. To jest jakiś budynek miejski. Woman's Secret. Gent? Nie ma taką miejscowość, nie? Gent. Genk mają. A tu nie Gen. Gandawa jest. Dobra. Jest to jakieś większe miasto w Belgii. A byśmy powiedzieli, nie wiem, jakiś... Uj. Ciężko powiedzieć. Belgia jest też znowu usiana małymi miejscami i rzeczkami, nie? Więc to też. No coś tam dałem, nie? Ja dałem tu, a to było w Gandawa była jednak. Właśnie, nie wpadłem na to raczej. 4500 punktów i tak bardzo dobrze nam idzie. Czwarta runda. Kechot. O kurwa. Lewostronny ruch. Lewo.
prawostronny ruch, są Azjaci, za to jest dużo rzeczy po angielsku. Tak? Dokładnie. Dokładnie tak. Da. Singapur. Singapur. Tylko gdzie? To jest pytanie. Dobra, no inaczej. Singapur tak już jest dobrym strzałem. Kliknijmy sobie gdzieś tu. Chło. Teraz zgaduj, gdzie to cholery. W Singapurze się znajduje. A, poczekajcie, coś mi powie. Jest wjazd na ECP. MCE. AWE. Śmieszne moją nazwę. ECP. KPE. 7D. ECP. O, jest tu. Tu idzie ECP, wyjeżdża stąd? Nie. Tu się zaczyna ECP, Toll Road. I ona sobie tak idzie. Jestem gdzieś w okolicy ECP. Dobra. Tam jest jasno to ECP, nie? Nie, Boże, tam jest to ECP. Mogę wjechać na nią? Mhm. Do startowej lokacji wróćmy. Wjedźmy, proszę, na tą ECP w takim razie. Bo to tędy chyba idzie ta ECP. To jechałem z południa na... Z północy na południe jechałem. Ta droga idzie tu. To było od górnej strony gdzieś tu. Coś takiego. Dobrze było. To dalej byłem. ECP była dalej. Jean Trash, Jean Eunos. Okej, okay, to nawet szło rozpoznać. Boże, ale nam dzisiaj idzie ten Urban World? Wow. Google na piechotę? Czy to jest jakiś Google Motor? Dobra, będzie prościej. O, w dupę. Rosja. Hello, Cyrlica, my old friend. Kurwa. Pokaż mi ten plakat wyborczy tego. Nienawidzę Rosji. Nienawidzę Rosji. Nienawidzę strzelać w Rosję w kontekście wyborów moich tutaj, bo prawie nigdy nie wiem nic. Jest jakoś tak se górzyście, co to może oznaczać. No, zupełnie nie wiem. Tu są jakaś tam super ceny. Świetnie. Tu jest zjazd w dół. Nie mam pojęcia, gdzie się mogę znajdować. Ha, uwielbiam to. Swoją drogą, dość ładne fury to są nawet. Trinity Irish Pub, Star Travel, Priority Center, Soho, Beauty and Spa. Górzyste miasto w Rosji. Moskwa jest w ogóle górzysta jakkolwiek? Jest płaska chyba. Petersburg? Pojęcia nie mam. Pojęcia nie mam, które miasta w Rosji mogą być górzysta, a które nie. Pewnie jest spora ich część. Jest jakaś komunikacja miejska niby, nie? Jest jak nasza, zawalona reklamami. Wladling. Pewnie ktoś, kto jest bardziej biegły w Cyrlicy niż ja, pewnie by ogarnął, ale ja nie jestem biegły w Cyrlicy. Nic. Kliknę tu gdzieś. Nie mam pojęcia. Byłem we Władywostoku. 48 punktów. Słuchajcie, jakbyśmy nie zagrali jednej rundy. 19 tysięcy punktów. Wow, nieźle poszło. Bardzo dobrze poszło. Przynajmniej początek był dobry. Słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy. A to był GeoGuessr. A my widzimy się w następnym materiale i cześć!